Siemano. Siema mordeczki. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie deskę za 350 zł około. Dokładnie to chyba 369 zł, ale z moim kodem rabatowym będziecie mogli ją kupić taniej. Wszystko oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Dodatkowo ta deska po tym właśnie filmiku będzie do wygrania w konkursie, który dla was dzisiaj zamierzam zrobić. Konkurs będzie mega prosty, wystarczy łapka, subskrypcja, komentarz, że chcesz wziąć udział w konkursie i oczywiście udostępnienie tego na Facebooku, na swoim story albo na tablicy. Dobra, także lecimy i testujemy dechę, zobaczymy jak ona wygląda, pamiętajcie, że trzeba będzie ją dokręcić, także zacznijmy może od regulacji. Najszybciej dokręcę się skate toolem, jak chcecie sobie takiego sprawdzić, to możecie go kupić na moim sklepie gorgoshop.pl. Albo gdzieś tam indziej, nie? W internetach znajdziecie. Dobra, no, dokręcamy sobie traki. Pamiętajcie, że regulacja jest indywidualna, ponieważ tak naprawdę no, każdy jeździ jak chce, nie? Jeden woli bardziej rozkręcone traki, drugi woli właśnie już takie twarde. Ja osobiście wolę takie twarde, bardziej dokręcone, także staram się je dokręcić w miarę mocno. Rozmiar, na którym dzisiaj jeździmy, to jest rozmiar 8.0 Rebel Skateboard. Deska za 3,5 stówy, no 360 chyba dokładnie, albo 369, kurde, nie pamiętam. Zobaczymy jak się sprawuje. Jesteśmy na Realu, ale w innym miejscu. Tam macie manual pada takiego fajnego. Ogólnie coś tu sobie pośmigamy. Właśnie jedna rzecz jeszcze. Dzisiejszy test będzie całkowicie troszeczkę inny niż zawsze. Będzie związany oczywiście z deskorolką, ale będziemy robić różnego rodzaju testy. Pierwszym testem będzie przejazd na jednym odepchaniu i zobaczymy jak daleko ona jedzie. A później będziemy kontynuować dalsze testy, które zobaczycie oczywiście w trakcie filmu. Na pierwszym takim, powiedzmy, standardowym odepchnięciu pojechałem około 12-14 metrów, tak plus minus. W tym momencie spróbuję sobie manuale przez te tutaj paski, które graniczą, po prostu pokazują, oddzielają jakby parking, nie? Miejsca parkingowe od siebie. Zobaczymy, ile takich miejsc przejadę na manualu. Do tego już użyjemy drugiej kamery. Ma trochę węższy kąt widzenia, więc będzie po prostu więcej widać na jednym strzale. Kupiłem sobie taki mały statyw, mega spoko sprawa, nie muszę teraz dźwigać tego ze sobą, tego dużego. Co prawda dzisiaj jestem samochodem, więc mogłem go wziąć, ale ten jest bardziej poręczny i wygodny i do plecaka się zmieści. No i wystarczy w sumie na takiego G7X-a bez problemu. Także stawiamy go na miejscówę i przechodzimy do manuali, które będę robił właśnie teraz tutaj. To ładnie, jak jest taki wiatr, że mi zrzuciło kamerę, dobrze, że było na samochodzie i jeszcze zostawiłem trochę tutaj luzu, bo bym miał już po kamerze, kurde. O, pan nawet mi przykręciło tego. Ale jaja. Dobra, już jest git. Piesek mnie odwiedził, piesek mnie odwiedził, piesek mnie odwiedził, piesek mnie odwiedził i moja dziążka. Cześć kochanie. Daj sobie. Będziesz jeździć na desce? Będzie piesek jeździł na desce? Tak? Będzie? Dobra, deska przeżyła szowita z krawężnika. Spróbujemy jeszcze kickflipa i jeszcze parę trików na flat grandzie i to będzie na razie na tyle testów. Wydaje mi się, że deska jak na razie w porządku się sprawia, sprawuje, znaczy się. Jedyne czego bym się czepił, to to, że jak wydaje mi się, że te łożyska są dość słabe. W sensie wolno jeździ ta decha, nie wiem czy to wina kółek czy łożysk, ale wydaje mi się, że poprzedni Enufik, którego testowałem, chyba dłużej jeździł na odepchaniu. No ale tak poza tym to decha jak na razie jest gites. Nie złamała się, choć parę razy mi szowid nie wyszedł z wysokości, w sensie z krawężnika. Wiecie, to jeżdżę na 8.25. Teraz się przerzuciłem na chwilę na 8.0. Jednak trzeba się chwilę przestawić, nie? To chwilę zajmie. No, ale ogólnie jest gites.
No i zaraz będziemy testować kolejne triki i zobaczymy, jak sobie poradzi deseczka. No i jak ja sobie poradzę. No, zobacz. No. O! Zrobiliśmy parę trików z krawężnika, teraz zrobimy sobie kilka trików na krawężnik i troszeczkę na flat grandzie, żeby przetestować tam dechę w każdej płaszczyźnie. Jak na razie, no widzicie sami, daję radę, tylko tak jak mówię, te kółeczka jednak, kurde, chyba trochę są za wolne, więc jak coś, to byście musieli później zainwestować chyba w lepsze łożyska. Choć na początek, jak ktoś się dopiero uczy, no to myślę, że taka prędkość mu bez problemu wystarczy. No ja już potrzebuję szybszych osobiście, lubię jeździć szybciej, no ale no jest okej, nie? Dobra, ostatnia rzecz, która została do przetestowania, no to jest, zostaje nam flat grand, zrobimy parę trików i zobaczymy, jak po całym dniu wygląda deska rolka. No nie ma tragedii, ale trochę oberwała dzisiaj, trzeba przyznać, że trochę oberwała. No ale jeszcze spokojnie do używania jak najbardziej jest, także będziecie mogli ją wygrać w konkursie, wszystko będziecie mieli napisane w opisie. Lecimy dalej. No niestety, po trikach na flat grandzie, jak widzicie, dość mocno oberwała, bo uderzyła w krawężnik przy nieudanym triku. Akurat, no odjechała mi tak daleko, że tego kamera nie złapała. No wjechała w krawężnik na bokiem i uderzyła, no i widzicie. No jest mocny chips, dlatego już więcej na niej nie jeżdżę, żeby jej nie rozwalić jeszcze bardziej. A chcę ją wam oddać, bo po co mi ona, nie? Jest trochę zjechana w tym momencie, zresztą zobaczcie sami. O, widzicie? Ale ogólnie jest dobra. Widzicie? Krople wody są. Wiecie, co to znaczy? Że mieliśmy farta, bo nie zaleje nam deski. Dobra, mam nadzieję, że wam się test podobał, a my się z wami żegnamy i Lusia przybija wam piąteczkę. Elo!